Tekst Manny na 24 marca, nie porzucę cię ani cię nie opuszczę. Żydów rozdział 13 werset 5 Komentarz parauzyjny. Dlaczego mielibyśmy się lękać o to, co człowiek może nam uczynić lub martwić się o dzieło Pana, jak gdyby szatan albo jakakolwiek inna zła siła mogła nad Nim zatriumfować? Powinniśmy jednak pokazać swoje oddanie, nie tylko przez gorliwość, ale także roztropność. W pracy dla Pana powinniśmy zatem postępować tak, jak gdyby cała odpowiedzialność spoczywała na nas, a w sercu uznawać, że cały ciężar i odpowiedzialność spoczywa na Panu. Dawno temu ktoś powiedział: — Jestem nieśmiertelny. Dopóki moja praca nie zostanie dokończona, a my możemy polegać na tym, iż w praktyce powiedzenie to jest prawdziwe w odniesieniu do wszystkich zaangażowanych w służbę dla Pana, gdyż droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych Jego. Reprint numer 3144 Komentarz epifaniczny. Pośród strat ponoszonych we wszystkich ziemskich rzeczach Wierny naśladowca Chrystusa znajduje rekompensujące błogosławieństwo, daleko przewyższające jego straty. Świadomość obecności Pana, przejawiającej się we współczuciu, ocenie i współdziałaniu, czego świat nie zna, nie może dać ani odebrać, stanowi dla niego zachętę w najciemniejszej godzinie, a jego smutki czyni radosnymi. Wie on bowiem, że Bóg jest z nim, że go nie porzuci, nie zawiedzie ani nie opuści. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 28 werset 15, A oto, ja jestem z Tobą i strzec Cię będę gdziekolwiek pójdziesz, i przywrócę Cię do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, aż uczynię com Ci rzekł. Druga Mojżeszowa rozdział 33 werset 14, i odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie przed Tobą, a dam Ci odpocznienie. Czwarta Mojżeszowa rozdział szósty wersety od 24 do 26, niech Ci i błogosławi Pan, a niechaj Cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą, a niech Ci i miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoje ku Tobie, a niechaj Ci da pokój. Piąta Mojżeszowa, rozdział 31 wersety szósty i ósmy. Zmacniajcież się, a mężnie sobie poczynajcie, nie bójcie się, ani się nie lękajcie twarzy ich, albowiem Pan, Bóg Twój, on idzie z Tobą, nie odstąpi Cię, ani Cię opuści. A Pan On pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie odstąpi Cię, ani Cię opuści, nie bójże się, ani się lękaj. Jozuego rozdział pierwszy wersety piąty, siódmy i dziewiąty, nie ostoi się nikt przed Tobą po wszystkie dni żywota Twego, jaką był z Mojżeszem, tak będę z Tobą, nie odstąpię Cię, ani Cię opuszczę, tylko się wzmacniaj. I bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł, i czynił wszystko według zakonu, który ci rozkazał Mojżesz, sługa mój, nie uchylaj się od niego ani na prawo ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz. A zarzem ci nie rozkazał, wzmocnij się, i mężnie sobie poczynaj, nie lękaj się, a trwóż sobą. Albowiem z Tobą jest Pan, Bóg Twój, we wszystkim, do czegokolwiek się obrócisz. Pierwsza kronik rozdział 28 werset 20 A tak rzekł Dawid do Salomona, syna swego, zmacniaj się, a bądź mężnym, czyń to, nie bój się, ani się lękaj, bo Pan Bóg, Bóg mój, będzie z Tobą, nie opuścicie, ani cię odstąpi. Aż dokończysz wszystkie roboty służby Domu Pańskiego. Psalm rozdział 37 werset 25. Byłem młodym, i zestarzałem się, nie widziałem sprawiedliwego opuszczonego, ani nasienia jego żebrzącego chleba. Izajasza rozdział 41 wersety 10 i 13. Nie bój się. bowiem ja z Tobą. Nie lękaj się. Bom ja Bogiem Twoim. zmocniecie, a dam Ci pomoc, i podeprecie prawicą sprawiedliwości swojej. Bom ja Pan, Bóg Twój, trzymam Cię za prawice Twoje, a mówię Ci, nie bój się. Ja cię wspomogę. Rozdział 49 Wersety od 13 do 16. Śpiewajcie niebiosa, rozraduj się Ziemio, i głośno zabrzmijcie góry. Albowiem Pan pocieszył lud swój, a nad ubogimi swoimi zmiłował się. Ale on rzekł, opuścił mi je Pan, a Pan zapomniał o mnie. Izali może zapomnieć niewiasta niemowlątka swego, aby się nie zlitowała nad płodem żywota swego? A choćby też i one zapomniały, wszakże ja ciebie nie zapomnę. Oto na dłoniach swoich wyrysowałem cię. Mury Twoje zawsze są przede mną. Ewangelia Mateusza rozdział 28 werset 20, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co my Wam przykazał. A oto Jan jest z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Ewangelia Jana rozdział 14 wersety od 1 do 3, od 16 do 18 i 26. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i w mnie wierzycie. W domu ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, wrzdybym ci wam powiedział. Idę, abym wam zgotował miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście, gdziem ja jest, i wy byli. A ja prosić będę ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, onego ducha prawdy którego świat przyjąć nie może bo go nie widzi ani go zna lecz i wy go znacie gdyż u was mieszka i w was będzie nie zostawię was sierotami przyjdę do was lecz pocieszyciel on duch święty którego pośle ojciec w imieniu mojem on ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko comkolwiek wam powiedział Rozdział 16, wersety siódmy i trzynasty, lecz ja wam prawdę mówię, wam ci to pożyteczno, abym ja odszedł, bo jeśli ja nie odejdę, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, pośle go do was. Lecz gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie.

Wiersze Brzasku, 66. Nie widzę, lecz wierzę. Lektura uzupełniająca, reprint numer 5547. Pytania, jakie doświadczenia tego tygodnia świadczyły o Pańskiej pomocy? Jak zostały przyjęte? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.